lipcu 2012 roku, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, podpisana została umowa na budowę sali gimnastycznej w Goczałkowie. W ramach inwestycji wybudowana została sala wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Jest to kolejna inwestycja, którą realizujemy na obszarach wiejskich. Przypomnę, że w tej kadencji wybudowaliśmy dwa Orliki w Jaroszowie i Stanowicach. Decyzją mieszkańców w Goczałkowie powstaje pełnowymiarowa hala gimnastyczna z pełnym zapleczem socjalnym, czyli szatniami, prysznicami, pomieszczeniami dla trenerów. Mam nadzieję, że w krótkim czasie ta inwestycja ulegnie zakończeniu. Wykonawca dość mocno przyspieszył. Widać za moimi plecami trwają prace wykończenia. W tej chwili są przecierane ściany, układane kafelki, a lada chwila zacznie się montaż urządzeń i wykładziny. Także mam nadzieję, że od nowego roku mieszkańcy Goczałkowa będą się cieszyli z tej nowej inwestycji. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na grudzień 2013 roku. Wartość całego zadania wynosi około 3 400 000 zł, z czego 1 200 000 to dofinansowanie zewnętrzne.